To powiem jeszcze jedną, bo to też jest, to mi gra w głowie. Moja mama, byłem dosyć trudnym młodzieńcem i często mi się zdarzało nie chodzić do szkoły, ale jak nie chodziłem do szkoły, to czytałem książki, słuchałem muzyki. Moja mama w akcie rozpaczy jakiejś pewnego dnia, nie wiem ile miałem lat, z 15 może, zadała mi pytanie albo powiedziała: synu, ale przecież ty z tego nie będziesz żył, czy jakby muzyka jakby nie pozwoli ci funkcjonować w takim normalnym, dorosłym życiu. No i minęło parędziesiąt lat, no i się okazuje, że no jednak jakoś to jest możliwe. W przyjaznym wnętrzu salonu z płytami High Fidelity goszczę i mam przyjemność rozmawiać z Piotrkiem Jurkiem, który jest kolekcjonerem, jest przedsiębiorcą, no i przede wszystkim miłośnikiem muzyki. Bardzo mi miło, że mogę z tym porozmawiać. Z przyjemnością. Twój sklep mieści się w samym centrum krakowskiego Kazimiera. Jest to niesamowita lokacja, która ma na pewno w sobie wiele historii, a przede wszystkim zastanawiam się, od jak dawna już prowadzisz tutaj. Zaczynałem z przyjacielem i punktem wyjścia było to, że pozbyliśmy się dużej części własnych kolekcji i to był punkt wyjściowy dla miejsca. No a później to oczywiście zaczyna przyrastać i przyrastać i tak przyrasta. Ja mam nadzieję, że będzie przyrastać. Rzeczy, które tutaj są zmagazynowane, to są rzeczy, które jakby są mi już niepotrzebne z różnych powodów. Prawdziwa kolekcja jest w domu, także to są rzeczy, które można by nazwać kolekcją. Tutaj są rzeczy, z którymi się dzielę ze światem. Nie? A tutaj w sklepie widzę, że masz poza chyba największą ilością płyt winylowych, masz także trochę DVD, są oczywiście płyty kompaktowe. No, paradoks polega na tym, że generalnie zaczęliśmy z kompaktami i tutaj nie było na początku ani jednego winyla. Fakt, że winyle się pojawiły, to jest wypadkowa kilku bardzo czasem dziwnych zdarzeń. Nie wierzyłem na początku w powrót płyty winylowej. Wiedziałem, że ludzie ciągle kolekcjonują i trzymają się tego nośnika. Natomiast ja nie za bardzo wierzyłem w tę magię. Byłem głupkiem takim, który dał się zwieść reklamie i uwierzył w to, że kompakt musi być lepszy i wytrzyma wszystko. I że nie trzeszczy, i że nie strzela, i że nie przeskakuje, bla, bla. Natomiast zacząłem kupować te płyty, bo one są ładne po prostu. No i tak któregoś dnia przyszedłem do domu z jakąś tam płytą, nawet pamiętam jaka to była płyta. Powiedz nam proszę. To był Antonio Carlos Jobim z bossanową i akurat nie miałem tej muzyki na kompakcie i pokazałem płytę narzeczonej. Zaczęła mi opowiadać, jak ładna to jest muzyka. Natomiast ona mi powiedziała: kup gramofon i posłuchajmy. Więc poszedłem, kupiłem gramofon i zaczęliśmy słuchać i nagle się okazało, że w ogóle no, to jest kwestia otwartego ucha. No i poszło, nie? Moja pani, która jest nauczycielką, bardzo pozdrawiam, kochanie, jesteś miłością mojego życia. I bez niej tego wszystkiego by też nie było. No w końcu ta pierwsza płyta przesłuchana razem i ci dała dosłownie. Tak, ale to jest ważne, że wiesz co, no, żeby robić coś takiego, jak ja robię i w takiej formule, jak ja robię, to nie ma bolka, że trzeba mieć bardzo mocne wsparcie bliskich. No jasne. Bo moja działalność, jakkolwiek przedstawiłeś mnie jako przedsiębiorcę, którym niewątpliwie jestem, to jest działalność balansująca na granicy opłacalności. Sam się nie spodziewałem, że to może iść w moim przypadku tak daleko, ale zrozumiałe to jest o tyle, że ja dużo słucham muzyki. Tak, a wspomniałeś właśnie o swojej pierwszej płycie winylowej, a teraz w twojej kolekcji, nie tej, którą tutaj dzielisz się z innymi ludźmi, tylko tej prawdziwej w domu, to twoje jakby białe kruki albo ulubione wydawnictwa. Które przychodzą ci pierwsze na myśl. To jest śmieszne, bo jest masa ludzi, która myśli o płytach, o kolekcjonerstwie w kategoriach wyszukiwania rarytasów. A ja to szczerze mówiąc mam głęboko tam,
mnie interesuje muzyka. Owszem, zdarzają się płyty, których jestem posiadaczem, które są wartościowe. Natomiast... Czy liczą się dla Ciebie bardziej odczucia? Zdecydowanie. Był czas, kiedy... Zresztą w kolekcjonerstwie, polskim kolekcjonerstwie, pokutuje cały czas takie myślenie o płytach w kategorii, nie wiem, w kategoriach finansowych właśnie. Aha. Że fajnie jest trzymać w ręku płytę, która kosztuje tam parę tysięcy dolarów. Są też ludzie, którzy nie odpakowują w ogóle tych płyt. Są ludzie, którzy nie odpakowują i to są kretyni, moim zdaniem. To jest kwestia najczęściej, zawsze, impulsu. Mam ochotę na coś, to zaczynam drążyć sprawę. I miałem na przykład ochotę na ogromną na Rammstein, płytę Mutter, która jest bardzo ciężko dostępna, oryginał bardzo ciężko dostępna. Kupiłem ją w Japonii, ja nie pamiętam, 200-300 dolarów. Wtedy wydawała mi się to kwota w ogóle jakaś nieprawdopodobna. Ale zapłaciłem te pieniądze. Jestem szczęśliwym posiadaczem, jednym z niewielu oryginalnego wydania tej płyty w Polsce, spodziewam się, bo to jest naprawdę bardzo niewielki nakład. Natomiast sprawiło mi to szaloną przyjemność. No, szaloną przyjemność. A porozmawiamy właśnie trochę, mówisz, że ludzie są różni, mają odczucia swoje własne i każdy innej muzyki słucha i się pasjonuje. Był czas, kiedy pewnie ludzie się zafiksowywali bardziej na zbieranie znaczków. Potem mieli bardziej fiksację na punkcie zbierania płyt. To jest cały czas bardzo niewielka grupa ludzi. Procentowo to jest naprawdę znikomy ułamek populacji, więc tu się nie ma co napinać, że to jest jakaś masówka, bo to masówką nie będzie. I nawet nie powinno być, tym bardziej, że jak powiedziałem, że w Polsce się muzyki mało słucha, mało się ludzi pasjonuje taką, jakąkolwiek muzyką, szczerze mówiąc. Na sam koniec chcielibyśmy gorąco zaprosić, to jest adres Podbrzezie 4. 6. Podbrzezie 6. Jeśli jesteście z serca wielkimi miłośnikami muzyki, to znajdziecie tu wszystko, czego potrzebujecie do rozkwitu własnej pasji. Dzięki wielkie za uwagę. Mam nadzieję. Dzięki bardzo. Dzięki bardzo. A prawda jest prawdą, nie ma co podważać. I piękna znasz tyle, co go zauważasz. Popatrz moją grę.